Witam, nazywam się Sławomir Majda. Przedstawię Państwu teraz informacje dotyczące tego, jak wygląda energetyka choroby raka, czy organizmu zaatakowanego rakiem. Wygląda to mniej więcej dokładnie jak okładka tej książki. Zwróćcie Państwo uwagę na połyskliwość. Ona, no zależnie od tego, jak padają refleksy światła, no właśnie jest połyskliwa bądź nie jest. Generalnie organizm zaatakowany rakiem w miejscu posadowienia się tej choroby, no ma właśnie podobną formę czerni. Długo mi brakowało takiej możliwości uzmysłowienia widzom, no a także może i chorym osobom, jak to wygląda. Natomiast pokazał się w 2018 roku, w październiku, na ekranach kin, film pod tytułem Venom. Historia istoty z obcej cywilizacji, która działa na zasadzie pasożyta, pochłaniając daną postać, wnikając w nią całkowicie. Jest to bardzo zręczne przeniesienie sposobów, w jaki działa rak, czy w jaki działają węże rakowe będące powodem choroby raka, i pokazanie tego pod względem filmowym. Być może, że gdzieś we wszechświecie, w tych wielu wymiarach, które stworzył Bóg, istnieje taka cywilizacja, że podobne istoty do Venoma, czy tamtej tego gatunku istot żyją. Natomiast świetnie, moim zdaniem, zarówno scenarzysta, jak i reżyserzy oddali klimat zaatakowania zdrowego człowieka przez chorobę raka, w tym momencie przez bóstwa wężowe, pokazując to dokładnie na filmie. No bohater, proszę Państwa, wyglądał tak. No, to cząstkowe przejmowanie władzy nad życiem, czy nad ciałem zaatakowanego, tu już, no powiedzmy, z szerszej perspektywy. No, jeśli zobaczymy to dwojako, jako osoby jasno widzące energetykę raka, to głowa tej postaci, tak, aktora, jest zaatakowana czernią, czyli tu, moment, to jest lewa, prawa półkula mózgu, no, będzie zaatakowana rakiem, czyli będą niedowłady lewej części ciała, wzorce męskie. Dobrze mówię? Teraz nie jestem w stanie tego ocenić. Lewa część, wzorce kobiece, prawa część, wzorce męskie, tak? No ale mamy prawą półkulę tutaj, która determinuje działaniami lewej części ciała. Na obrazie energetycznym innym rak mózgu będzie wyglądał w ten sposób. To jest głowa meduzy, czy no powiedzmy tych jednej z trzech sióstr, ale tak naprawdę jest to, tak wygląda głowa każdej osoby, która ma raka, no w tym obszarze, czy to może być mózg, oczu, no tego, co się gruczołów dokrewnych w obszarze głowy. Pamiętamy, że mamy dwa, więc nie są to jakieś nadzwyczajne, nieznane nam obrazy, skoro opisano je już w Heladzie przy okazji działań niejakiego Perseusza. Proszę Państwa, tak znacząca ilość czerni rakowych na organizmie praktycznie uniemożliwiałaby życie temu bohaterowi, czy aktorowi. No już dokonywanie tak nadzwyczajnych dokonań, jak pokazywał na filmie, no to może tylko być
zachętą do tego dla widzów, żeby no, sobie takie coś zakodować, czyli no, w którymś momencie zakończyć życie z taką formą raka. No bo zobaczmy, zaatakowany jest mózg i tutaj ten obszar, w momencie, w którym Venom całkowicie przejmował kontrolę nad osobą, no ten człowiek fizycznie już w zasadzie nie mógłby funkcjonować, bo byłoby tyle przerzutów raka. A skąd ja to wiem? No proszę Państwa, tu mamy obraz pleców zaatakowanych rakiem o nazwie czerniak skóry. Jedna z, no, taki pewnik, którego nie da się usunąć z organizmu, to jest pewne. Z czerniakiem się nie wygrywa. Natomiast to znikło w 3 dni. Co prawda po 6 latach hodowania, ale pod tym warunkiem, że no osoba poszła, powiedziała: Panie Boże, a ja go nie chcę. I wtedy znikło. Oczywiście to było 3 strony tekstu logicznego, poświęconego właśnie tej tematyce Bóg, dusza, rak. Osoba powiedziała, że nie chce i to znikło. Mamy tu kilka plam. Natomiast proszę zobaczyć. No taka forma raka. No raczej starałbym się nie dopuszczać, czy powiedzmy do takiego obrazu też. Poszedłem na ten film i namawiałem znajomych na forum, około 40 osób. Mówię, jak chcecie zobaczyć, jak wygląda atak raka, jak wygląda organizm zaatakowany rakiem, ale od strony osoby jasnowidzącej, no to chodźcie. No, akurat film się pojawił. No, nikt nie chciał. Bo no, po co sobie jeszcze problemy robić? Natomiast zdziwiło mnie, kiedy wszedłem do kina, kilka dni po premierze, no, w tej miejscowości, w której ja tam byłem, sala była pełniusieńka. No, pustych może 3 rzędy foteli w całej sali. To ja nie pamiętam. Jeszcze może poza jakimiś tematami filmowymi dla pań, czy jakimiś, nie wiem, romansami, no to rzadko widywany przeze mnie stan napełnienia kinem. Obok mnie siedziała mamusia z niepiśmiennym jeszcze dzieciątkiem, obok tego dziecka kolejne, rodzina w pełnym składzie, bo jeszcze tatuś był. No i córcia w pewnym momencie usiadła mamusi na kolanach, przytuliła się do niej i mówi: spokojnie, spokojnie. Ja mówię do tej kobiety, że to, jakby to nie jest, ja wiedziałem, no, jaka będzie fabuła, że ten rak tam będzie agresywny dosyć. I mówię kobiecie, no, że to nie jest film dla dziecka. No, spokojnie, no takie są podejścia niektórych osób do, no, do przyszłego zdrowia dziecka. Tak, niekoniecznie w tej inkarnacji, niekoniecznie za 100 czy 50 lat temat wkodowany raz, no musi zaowocować, tak? Czyli jeśli dziecko wchłonęło, czy ktoś miał utożsamienie z agresywną postawą, czy z dialogami, które prowadził Venom z postacią na wszechmoc prawie, no to a ktoś sobie zapragnie, a są przecież ludzie mrocznej strony, którzy no, czekają na tego typu pomysły, no to ten rak jest w zasięgu ręki, tak by można było to powiedzieć. Dziękuję.